Okej, jestem już z powrotem. Tak myślę. Republika Piratów. Dobra. Lecimy zaraz za Jamesem Kidem. Zobaczę, czy do was dotarło. No hej. Witam po przerwie. Nie wiem, czy będę nagrywała Uncharted 2. Na razie się nie zapowiada. Aczkolwiek jak grałam sama, to grałam z dubbingiem. I całkiem fajnie mi się grało, bo lubię dubbing w Uncharted. Jest całkiem fajny. Podoba mi się. Albo Jasmine Kid. Dobra. Quiet. The statue in the temple. Was that the man you saw in Havana? Spitting likeness, aye. It seems another sage has been found. The race for the observatory begins anew. Is that why we're whispering? This is your doing, Captain Kenway. The maps you sold to the Templars have led them straight to us. And now the agents of two empires know exactly where we operate. Leave this to me, Mentor. Okay. They have taken Edward's crew as well. I wonder what their lives are worth to him. Oops. Nie no, chcemy odzyskać tych ludzi. Take chyba, this. Chociaż ich nie znam. You'll attract no attention. And take fewer lives. O, dostałam to na strzałki. Super, w końcu. Dobra, teraz będziemy strzałkować. Muchawka, tak. Yeah, you know. Jeśli jesteś zmęczona, to ten. Nie chcę cię trzymać jakoś na siłę. Przepraszam. Jest dopiero 22, ludzie. Co wy tak wysiadacie? Trójka na strzałki. Tak. Dziurawego kija. No cóż. Dobra, wiem jak działa. Mniej więcej. Dobra, poszedł spać. Ale to chyba działa tylko na jakiś czas. A mam jakieś cele dodatkowe? Na razie nie. O, teraz. Użyj strzałek, by uśmieć strażników 8. Strzałek berserkera przeciwko strażnikom 2. Okej. Dobra, tam jest jeden, tam. Dobra, tego uśpimy. Na tym użyjemy berserkera. Bo to jest zabawne. Lubię używać berserkera. Tam są więźniowie, tam potrzebujemy. Tych usypiających chyba właśnie. No, weź go dobij! Dobra, to nie miało tak wyglądać, ale spoko. Aha, tu już dwóch użyłam. Tu jeden na 8. Okay. Dobra, to tych wspierających potrzebujemy. Tego i tego. Many thanks, but no forgiveness. Tych uwolniliśmy. He's our fate. He's got nothing on us. Czy ja mogę go dobić? Tak brutalnie trochę. Dobra.
tam mamy jeszcze jakiś. Kto tam chce pana? Boże. Tak ostro trochę. No ale tam tego nie trafię. Wow! Nie. It was a slaver who brought these soldiers. Nie! The prince himself. Ty śpisz dalej. No kurde! Pan śpi, za przeproszeniem. No uwolnij ich! No, szybko. Fuck. Krzaki! No, mam już 8 na 8. To możemy trochę pozabijać normalnie. Dobra, umrzę tam. Ty też. Już? Mogę was uwolnić? No, dajcie się uwolnić. Człowieki. Już tu nikogo nie ma. A, tamten się zaczepił, nie wiem co to za jeden. Nie uwolni, bo schody przeszkadzają. To nie Simsy! Tylko cały czas mam poziom jakby widoczności, więc... Dobra, muszę tamtego kolesia wykończyć. Dobra. Gdzie byli tamci? No uwolnij! No co jest? Czemu oni nie chcą? Zepsuło się. Dobra, zróbmy synchronizację. Oczywiście, że lubię dostawać fanarty od widzów. A no właśnie, niby nie są związani, ale... Ale no... Co ja to chciałam? No ale stoją cały czas w jednym miejscu i nie mogę ich uwolnić, więc nie rozumiem. Jak to jest rozłożone na mapie? Tu mam jeszcze jakieś do uwolnienia. Czy ja muszę wszystkich uwolnić? Teoretycznie mam 14. Cele dodatkowe mam spełnione. Nie wiem, czy muszę wszystkich. A tu jest woda. Czy jakiś fragment animusa. Tam mamy jakiś strażników. Nie wiem, kogoś do uwolnienia. Tego usypiające strzały. A mogę sobie ich dorobić jakoś? Bo teoretycznie powinnam móc je wytworzyć, ale... Nie wiem, czy teraz dam radę. Nie. Nie, bo nie mam rzeczy do tego nowe. Niczemu nie mogę... Skomplikowane rzeczy. Dobra, chodź tu, panie.
Chodź tu do mojego stogu dziwnych liści. Aha! Zostałeś pożarty przez potwora. Dobra, tu mamy następnych. Ups. Chyba nam zabili asasynów. Chyba to zrąbałam. Kurczę. Co za ludzie. Dlaczego oni mnie już zabili? Te czary ze strzok. Dobre. Okej. O matko. Oni są do mnie dusze? Wow. Damy radę się tam wspiąć. Nie. No, ale... Edward. No, przepraszam. Nie zdążyłam ich uratować. Gdzie oni tu są jeszcze? Liście palmy kokosowej, okej, okay, dziękuję. Czekajcie, kolejnych mamy tutaj. Gdzieś w tym domku. Dobra, on tu jest sam, to może mam jakieś szanse, albo i nie. Nie ma mnie tu przecież. Nie zabijaj moich braci. Wypacanie niedobre. Haha. Swoją drogą Mary Kate mi pokazało, że jest online. Co ty robisz na tym? No i zabili dwóch, został biet. O, dostałam strzałki usypiające, jak dobrze. Tylko, że ofiar mam strasznie dużo. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić. 14. To jest jakieś kłopotliwe do wykonania, nie wiem czemu. Albo może lepiej berserkera. Dobra, się powinien rzucić na tamtego. Jeden. Dobra. Już uwolniliśmy. Zostało czterech. A szef, co grasz? W ogóle nie spojrzałam w końcu, czy Mary jeszcze jest u mnie. Myszka mi się wyłączyła.
Aha, deloper rozrabiał. Nie, kurde. Ja tu zdążyłam się zagapić z tego wszystkiego. Dobra, miałam szukać tych moich więźniów. No, nie chciałam spadać. Haha! Dwóch berserkerów. Okej, jeszcze ci się wykończą. I będzie dobrze. To jest słodkie, naprawdę. Czary mary. Dobra, jeszcze tego teraz wykończymy. No, się zdziwiłam, jak to się pokazało. No, też się zdziwiłam właśnie dlatego. Wiem, że patrzysz, a... Ciekawe. Dobra. Dobra, 14 na 14. See that mangy old codger? He's a Dutch slaver called Lorenz Prins, living now like a king in Jamaica. Bastard's been a target for years. Bloody hell, we nearly had him. By God, you bravos are a cheery bunch, eh? All frowns and furrowed brows. Captain Kenway, you have remarkable skills. Thanks, mate. It comes natural. But you're churlish and arrogant, prancing around in a uniform that you have not earned. Oj tam. Everything is permitted. No właśnie, wszystko jest dozwolone. Jestem piratem. Mówię wszystko. I absolve you of your errors in Havana and elsewhere. But you are not welcome here. Idź sobie, dziadku. Znajdę sobie inne miejsce. Sorry, mate. Wish it were otherwise. Spoko, dostałam plujkę na strzałki. Jestem usatysfakcjonowana. Matko. Nie, nie przeszłam wszystkich asasynów. Grałam. Przeszłam tylko jedynkę w całości. Prancing about like one of us, bringing shame to our cause. And what is that? Your cause. No właśnie. A wasza sprawa. To be blunt, we kill people. Oczywiście. Norma. Folks who'd like to control all the empires on earth, claiming it's in the name of peace and order. Sounds like the Cass's dying words. You see? It's about power, really. About lording over people, robbing us of liberty. That another message from one of your friends? Aye. I'll show you. A to już ogarnęłam z tymi zleceniami zabójstw. Dobra, nie chcę. Okej. 100%! Tak! Lubię strzały berserka, są takie nielogiczne i takie pomocne, no właśnie. No, zaczepiste. I know you ain't exactly impressed by our creed. So would the sight of money make you more friendly to our ways? As ever. Then work these contracts around the West Indies for us, and we'll pay you. Najgorsze jest to, że w sumie uczą nas o tych zleceniach i o tych wszystkich innych rzeczach tak naprawdę dużo później niż człowiek sam to odkryje, bo moim zdaniem, no ja osobiście jak grałam pierwszy raz, to po prostu sama odkrywałam te rzeczy, a dopiero potem nagle patrzę, o, uczą mnie o tym, że zlecenia zabójstw powinny być wykonywane. No jest to logiczne, powiedzmy, fabularnie, bo w momencie, kiedy ja zaczynałam, to to było mniej logiczne, dlaczego ja robię te zlecenia zabójstw, ale no. Jest to zdecydowanie później, niż człowiek sam to odkryje. Dobra, gdzie mam misję główną teraz? Czy ona jest gdzieś poza moim terenem? Wow! Aż do Nassau.
Dobra, to do Nassau nie lecimy. Musimy zrobić to miejsce na 100%, Tulum, więc za to się zabierzemy. Co? Za kilka minut mnie jednorożec na swój rok nadziei zabije. Co ty grasz, szef? Matko Bosko. Właśnie ja w sumie nie pamiętam już, jak grało się w jedynkę. Pamiętam, że mnie strasznie denerwowało, że ciągle robi się to samo, bo praktycznie przyjechało się do danego miasta, trzeba było kogoś zabić, coś tam zrobić i potem wrócić i jeszcze raz. Mary Spammer. Obrazkami. Hello, boys and girls, or whatever. Dobra, co ja mówiłam? Aha, o Assassinie 1. Właśnie, że mnie irytowało, że ciągle robi się to samo. Natomiast reszta Assassinów już była coraz lepsza, bo właśnie dwójka też była fajna, ale nie udało mi się jej przejść do końca. No i moim zdaniem czwórka jest najlepsza, bo to są moje klimaty. Natomiast no, każdy asasyn ma coś w sobie, no tylko niektóre są powiedzmy bardziej zbadżone od innych i to jest niestety taki dosyć poważny minus, bo czasem uniemożliwia rozgrywkę, więc... To dopiero trzeci, okej, okay, rozkręcasz się. Saints Row 4 nie. Ja w Saints Row'y w ogóle nie grałam raz, tylko próbowałam chyba w dwójkę, bo akurat miałam CD Action, tak mi się wydaje, ale poza tym to raczej nic specjalnego. Co to jest właściwie? Odzienie Majów. Aha, to tu będę mogła zdobyć odzienie Majów, jak zdobędę chyba wszystkie te dziwne rzeczy do nich. Dobra, teraz potrzebujemy wszystkich innych pierdół z tej wyspy, więc zabierzmy się za to. Dam. Fragment Animusa. Ten jest daleko, kurczę. Dobra, tak będę musiała tędy wracać. Pewnie. Zabierzmy skrzynki. Skrzynki. Where is skrzynka? No, szkoda, musisz iść. Papa, siostra. Miłego wieczorku. Albo dobranoc, zależnie co robisz. Ja tam wejść. Jakoś tędy chyba. Albo i nie tędy. Nie, Edward. Kurde. A tu się schowała ta skrzynka. Skubana. Dziękuję. No, trzymaj się. Dobra, to z... No, kurde, ale kliknij sobie w odpowiedni znacznik. Teraz idziemy na górę. Jestem ciekawa, jak to odzienie Majów wygląda, ale pewnie zanim je zbiorę, to minie 100 lat. Nigdy. Pieczęci jest podobno z kilka tuzinów, z tego co James Kidd mówił. To jest takie trochę smutne. I tu mamy jeszcze trzecią. Pytanie, jak ja mam tam dojść? Chyba tędy. O, ja tu w jakichś krzakach wylądowałam z nów.
No kurczę. Ani takie pytanie życiowe i w ogóle, czy mogłabyś się zaprzyjaźnić z młodszym widzem, tak od 10-14 lat? Czy byś z nim gadała na Skype, grała, albo z osobą powyżej 50 roku życia? Czy tylko i wyłącznie po 18 przed 30? Znaczy, to dużo zależy, ale no nie wiem. Znałam osoby dużo młodsze ode mnie, z którymi bardzo fajnie się rozmawiało i nie wiem, i rozmawiałam z nimi na Skype'ie i można było pograć i wszystko było okej. No ale jednak mimo wszystko to jest spora różnica w wieku i no może niekoniecznie na wszystkie tematy można tak powiedzmy porozmawiać czy coś takiego, ale to też dużo zależy, bardzo dużo od danej osoby. Niektóre są naprawdę dużo dojrzalsze od, nie wiem, od swoich rówieśników i no, też się zupełnie inaczej z nimi rozmawia, więc to też jest... No myślę, że tak, no. Każdemu dałabym szansę, ja nie patrzę na wiek tak naprawdę za dużo, więc... Tylko, że ja z widzami powiedzmy za dużo tak nie rozmawiam. Się zdarzają, powiedzmy, osoby, z którymi więcej zaczynam rozmawiać najpierw gdzieś tam na czatach albo, nie wiem, pisemnie, a potem się gdzieś przenosi, powiedzmy, dalej, ale no, zazwyczaj mało rozmawiam z moimi widzami, jeśli chodzi o takie skype'owe rozmowy. Gdzie jest ta skrzynka? Jak mam tam dojść w ogóle? Znaczy, to nie jest skrzynka, to jest ten. Ja chyba muszę wrócić tą ścieżką, nie? To mi się wydaje. Trzydziestki to jeszcze młodzi ludzie. No, no, oczywiście. Nie wiem, bo ja ciągle gdzie bym się oddawała. Czemu tu jest tak ciemno? Nie może się zrobić jasno i widno. Ja tu ścieżka prowadziła, to był krokodyl w ogóle, chuj. Widzimy krokodyl. Nie wiem, nadrabiam sobie drogi, że nie. Znaczy, Bercia, to też w sumie dużo tak zależy. No bo pisać to mogę, tak naprawdę, nie? Ale jeśli chodzi o takie rozmowy skype'owe, to... no to tak właśnie za dużo nie rozmawiam, ale... Jeśli chodzi o pisemne, no to się zdarza, no. Powiedzmy częściej niż skype'owe. Gdzie jesteś, mój animusie? Tu gdzieś. Tu gdzieś będziesz. Tu cię widzę chyba. Albo i nie. Jesteś tu, czy cię nie ma? No! Kurde! Co to za zwierzątko? Gepard chyba jakiś. Lumos, właśnie, przydałoby się. Mogę wytworzyć strój geparda. Znowu coś mnie chce zaatakować. Gdzie? No niestety, jedyna rzecz, która mi się powiedzmy mniej podoba trochę w tym asasynie, to jest kwestia z tymi wszystkimi zwierzętami, czy polowania właśnie na zwierzęta, czy właśnie na te pływające jakieś orki, rekiny, czy coś takiego. Znaczy nie mam jakiegoś problemu, jakiegoś takiego większego, bo to jest mimo wszystko gra tylko i ja nie morduję tych zwierząt tak naprawdę, ale mimo wszystko jakoś tak
Niemiło się patrzy, jak, nie wiem, wyciągają tą orkę z wody i ona jest taka zakrwawiona i taka poobijana i wszystko. Jest takie w sumie smutne. Gdzie ja mam tego animusa? Aha, on jest tutaj. Ja bym chciała iść tędy. O. Dobra. No bo te kotki mnie zaatakowały. To raz, a dwa są właśnie potrzebne do rozwoju postaci. Znaczy nie postaci, tylko jakieś tam jej rzeczy, na przykład do strzałek albo do strojów. Nie, na wegetarianizm nie zupełnie, ale... Nie, nie jestem wegetarianką, tylko no, nie lubię za bardzo widoku zabijanych zwierząt. Aczkolwiek no, ciężko byłoby mi zrezygnować z mięsa, żeby być wegetarianką. No, niestety jestem pełna sprzeczności pod tym względem. Ale takie życie. W sumie to bym się mogła tepnąć do tamtego punktu, żeby to zebrać, bo to nie ma sensu przecież. Szybka podróż. Ja nie mam serca zabijać zwierząt w grach, ewentualnie Far Cry 3. Walking Dead sezon 2, ciężko mi było zabić pieska, ojej. A ja sezonu drugiego jeszcze nie grałam. Ja nie cheatuję przecież. To jest normalnie szybka podróż, z tego powinno się korzystać. Dobra, coś jeszcze mi zostało? No to te rzeczy. Głowy na templariuszy. Dobra, to znowu się tapnę. Jeszcze mi jakiś fragment animusa został. Gdzie? Tutaj! Dobra, znowu się muszę tepnąć. Nie wiem, czy się doczekacie Let's Playa z The Walking Dead 2. Być może. O, ulepszenie zdrowia! Tak, 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 tak. Jestem na tak. Dlaczego nie mogę tego... Co ja znowu nie mogę? Czemu nie mogę? Nie jest dostępne w tej chwili. Co za bullshit. Tego nie lubię strasznie, bo mam potrzebne rzeczy do wytworzenia, to połowy rzeczy nie mogę wytworzyć, bo to nie jest ten czas. To jest tak bardzo niesprawiedliwe, unfair. Znowu przechodzimy tą samą ścieżkę. Potrzebuję ten głupi... O nie, znowu ten kot. Mieszka. Dobra, weź zabij, bo będzie przeszkadzał. Tak, tak, The Walking Dead 3 będzie. Też słyszałam o tym. A jeszcze nawet dwójki nie przeszłam. Kiedyś grałam trochę pierwszą część, znaczy tfu. Jakby pierwsze fragmenty tej gry, ale nie doszłam jakoś specjalnie dalej. No. Aha, to te łowy na templariusze to są jakieś opcjonalne, z tego co widzę.
To nie wiem, czy będę to robić. Czy to jest do czegoś potrzebne? Nie pamiętam, czy to było do czegoś potrzebne, te łowy na templariuszy. Czekam na następny sezon serialu. Ja Junao oglądałam serial ostatnio, nadrabiałam sobie, ale utknęłam gdzieś na 5. chyba sezonie i znudziło mnie. Tak, wszyscy będą nagrywać sezon 3, a Ania sezon 2, tak. Ja zawsze jestem w tyle. Te łowy to na 100% są potrzebne. Tylko do czego? No bo nie ma ich jakby w rozpisce. Tutaj. Na pewno nie lubię głównej postaci, Rika. To jest straszne po prostu, co ta postać czasami wyprawia. Aczkolwiek później w tych pierwszych sezonach bardziej mnie wkurzał, ale potem zaczął trochę mniej, więc... O, i Michonne była super. Bardzo polubiłam Michonne. O, dziękuję, Wercia. Jako misje poboczne i w animusie musisz je wykonać, jak chcesz 100% mieć. Aha. Dobra, to może nie teraz, może później zrobimy. Kiedyś tam. Na razie to bym wróciła na kawkę. Tylko pytanie, gdzie ja mam kawkę? Czy to jest moja kawka? To jest pewien problem. Dobra, muszę się tepnąć tutaj w takim razie. Nie wiem, czy to jest moja kawka. Ja najbardziej nie lubię Carol. Jest totalnie walnięta. No, Carol jest tak w sumie... Nie wiem, ona ma dziwne decyzje czasami. Czasami bym jej nie podejrzewała o pewne rzeczy, ale... właśnie, ale ta... Bo wiem, że z Michonne wyszedł dodatek jakiś do gry. Natomiast nie wiem, czy coś w serialu... Bo w serialu za dużo się nie dowiadujemy o Michonne. To znaczy, coś tam, niby jakieś przebłyski są, ale... Tak, nie wiem. Dobra, ja chcę iść... No, znowu pada. Czemu tu jest tak brzydka, taka brzydka pogoda? Musimy popolować na jakieś statki. Potrzebuję ten... metalu. O! Daryl! Daryl jest super genialny. Jest mi tak go zawsze żal, jak on jest ten... gdzieś sam i zaraz, nie wiem... boję się, że zaraz zginie gdzieś po drodze. Ale jemu się zawsze udaje na razie. I to jest super. Lubię Daryla. Też. Okej, szybka podróż, wiem jak działa. Już w sumie teraz miałam przerwę właśnie od The Walking Dead, to już połowę tych postaci pozapominałam, ale... Ale tak, Daryl jest super. W ogóle Daryl, może ten aktor, co grał Daryla, został wykorzystany w jakimś tam projekcie gry ostatnio na E3 było pokazywane. Właśnie nie wiem, nie pamiętam od kogo, ale tak mi się skojarzyło. Daryl nie zginie, pani za bardzo go lubią. Ale to w grze można się więcej dowiedzieć. Aha. No, spoko. Captain has the helm. O, może pokażę wam te bitwy morskie. Nie wiem, czy wam pokazywałam w końcu. Chyba nie.
bo chyba tam jakieś nasze statki wróciły z wypraw. Flota Kenway'a. O, cześć Sunshine. Trafiłaś w odpowiedni moment, widzę. O, Glenn też jest fajny. Też lubię, aczkolwiek on się bardzo zmienił w trakcie całej podróży, jakby. Szkoda trochę, bo ten na początku był jakiś taki fajniejszy, aczkolwiek rozumiem tę jego przemianę, że tak powiem, więc... Właśnie, Hideo Kojimy. To była jego gra, właśnie. tak, aczkolwiek już mi się trochę smaki zmieniły, bo ta herbata biała z litchi, którą piłam, ona była z Liptona, a Lipton mi przestał smakować i ostatnio nie piję Liptona w ogóle. Antyreklama Liptona. Zaginiona ekspedycja. Aha, to tylko jeden statek nam wrócił. Dobra. A nie mogę... No, mogę. Jakieś tu mieliśmy w Portugalii nowe? Nie. Może Śródziemnym? Tak. Tylko muszę zobaczyć, czy my mamy statek. Tu jest 80. Tak, to mamy linię obiec na 80, to ja go jeszcze naprawię. I damy go tutaj, ale najpierw oczyścimy szlak, żeby nie było takie zagrożenie na czerwonym poziomie, bo tego nie lubimy. Mamy fregatę, bryk, okej. Dobra, rozpocznij bitwę. No i oni się teraz zleją, że tak powiem, samoistnie. My możemy wyrzucić na kropeczkę. Z prochem, powiedzmy, która tam uszkodzi statek. I oni się sami leją. No i nam coś w tym jest. Pepsi czy Cola? Cola chyba raczej. Chociaż Pepsi lubię z... Pepsi Twist na przykład bardzo lubię. Nie, tylko nie liniowca. Nie, liniowiec mi zostawcie, please. Teraz skończą, także... trzy liniowce się zawsze stawiały i szans nie mieli. No, tylko że ja nie mam trzech liniowców, a jeden jest w drodze, że tak powiem, więc... To jest pewien problem. Aczkolwiek właśnie nie wiem, jak to jest, bo te liniowce mają dłuższy czas załadowania strzału, więc... Naprawdę działa, że... Nie wiem... że trzy liniowce się postawi i to będzie działało. Dobra, napraw statek. A teraz mamy brygi i fregaty. Powinno być spoko. Do castingu TWG? Oh my god, nie. Nie, ja... Ja nie umieć aktorstwa. Ja nie umieć tak bardzo. Rozumiem.
Jej. Dobra, mamy ryzykownie. Jeszcze chyba ze dwa razy i będzie spoko. Dobra, mamy szkunera, to... mamy dwie fregaty, albo dobra, nie wiem, to z brygiem. Może pójdzie szybciej. MB to tak wyszło... przypadki. A, przepraszam, zaraz skończymy kwestię walk. Zwycięstwo! No, i teraz mamy bezpiecznie, możemy wysłać statki. Dobra, to się bardziej opłaca, czy to się bardziej opłaca? No, obydwo, czy nie, takie samo. To naprawimy sobie statek. I... wysłać. Kurczę, potrzebujemy jeszcze jednego liniowca. Zdecydowanie. No ale na tym etapie naszego rozwoju to raczej nie będziemy mieli. Tak. Uncharted 3 już dawno przeszłam. To był pierwszy Uncharted, w którego grałam. Czy ja mogę teraz już wytworzyć... nie, nie mogę. A cokolwiek mogę? Nie mogę. Dupa. Okej. Co my mamy na horyzoncie? O matko! To by się przydało, ale to jest na 38 poziomie. Ja chcę tego bryga. On ma metal. Tylko mamy problem, że on jest blisko tej fregaty. No okej, Sampu, papa, trzymaj się, dobrej nocy. Tam jest jeszcze coś. Ale nie widać co. No my już też powoli za niedługo będziemy kończyć tego live'a. Tylko chciałabym upolować jeden statek jeszcze. Polecimy za tym brygiem. Może on gdzieś tam się odsunie od tamtych statków. No bo nie. On tam leci. Tam jest szpunera. Nie, przecież... Czekaj, to jest szpuner. To jest ten bryg. On tam blisko w tych statków. Nie dam rady pokonać ich wszystkich. Ile mam tych? Cześć. Dobra, ryzyk fizyk. Teraz to sobie zrąbałam na głowę wszystkie statki na morzu. Ja nie wiem, co ja atakuję, tak swoją drogą. Pewnie tego nie przeżyjemy, ale co tam, pobawić się można. Tak.
wejdź na pokład, wejdź na pokład, tak. Tak bardzo wejdź na pokład. Nie wiem, co atakujemy, ale wejdź na pokład. Tak, arr, prawdziwy pirat. Jestem. Atakuję wszystkie statki. Tak. Nigdy nie umiem trafić porządnie. Będziemy się bić teraz. Bić, 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 bić. Acia! No, to poszło szybko. Ale mamy rum, cukier, no nie o to mi chodziło, co prawda, no ale niech to będzie. Chciałam ten metal. Dobra, potrzebujemy naprawić kawkę, bo mamy ją zrąbaną. To nic, że teraz i tak cały czas trwa walka. Bo tu jeszcze nas leją te wszystkie inne okręty. Nie wiem, który ja w końcu chciałam. Nie chcemy umierać. Nie, nie chcemy umierać tak młodo. Nie, nie w tą stronę. Ups. Dobra, chyba powinniśmy jednak uciekać. Tak mi się wydaje, że to byłby najlepszy... najlepszy plan na obecną chwilę. Nie wiem, czy nam się uda, ale... Uciekamy! Ale mamy zniszczoną kawkę. Dobranoc, Black Shanty. Same strasznie mocne statki. Jak czekaj, co? Nie, nie, niebezpieczne fale. Fuck! Here it comes! Steady, lads! One more direct hit! Nie, 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 please! Nie zabijajcie mnie. No i dupa. Nie dojechałabym ich w życiu! Już zmarnowałam wszystko. Nie, jest to trudne, jak wszystkie lecą. Kurde, one mają takie fajne rzeczy. Akurat metal, który był mi potrzebny. Dobra, obrażam się na was wszystkich. Dobra, kończymy tego live'a dzisiaj. Myślę, że już wystarczy. Także... wychodzimy. Dobrze, wiecie, ja sobie później zobaczę. O, 35%. Wow, poruszamy się jak burza. Foch forever na statki. Tak. Dokładnie.
No, już 3 godziny streamuję. Matko, dobra, wystarczy. Wystarczy tego, tego dobrego na dziś. Matko, już mi się język plącze. No, także dzięki bardzo, że byliście. Dziękuję wytrwałym, którzy dotarli do tego momentu. No i co, życzę dobrej nocy albo miłego wieczorku, zależy co tam jeszcze robicie. Mój pulpit jest brzydki, zawalony i w ogóle, więc nie warto go pokazywać. No, także dzięki i do usłyszenia na następnym live'ie. Pa, pa!